To jest taka kuchnia robienia mleka. Taka kuchnia. Prawda. Chciałam pokazać, jak to się robi, tak? Doceniam to, ale wolę w przyszłości tego nie obserwować. Inseminacja krów. Dla rolnika to nic nadzwyczajnego. Dla Krystyny chyba najtrudniejszy moment podczas całego pobytu na wsi. Cześć Joasia, Mariusz. Cześć, Mariusz. Krysia. Mariusz. Cześć. I Agnieszka. Mariusz. Robert, cześć. Cześć. Wydaje mi się, że żona farmera nie musi być przygotowana na takie sytuacje. Wybieramy nasionko, jest zamrożone w ciekłym azocie. Widziałyście sztuczne zachłodnienie? Nie. To będzie wasze doświadczenie. To jest rozmrażarka, wkładamy. Zapiszczy? Zapiszczy, powinno zapiszczeć. Czy się popsuło, co może? Nie, nie zapiszczało. Jest osłonka. Obrzydliwe. Przepraszam. Ja wiem, że po prostu tak to musi się odbywać, jest jeszcze naturalny, że tak powiem, naturalny sposób, więc no nie wiem, który lepszy. Dobrze, chodź Robert. Najgorszy jest ten moment, kiedy ten weterynarz zakłada tą rękawicę i wszystko to odbywa tak nienaturalnie, tak? Krysia? Krysia! Obudź się! Nie chcę patrzeć. A to jest w rękawiczkach, to nie jest nic sam. Wygląda dobrze. To jest dla krowy znacznie bezpieczniejsze niż normalne takie zapłodnienie. U ludzi to jest część intymna, a tym bardziej zwierzęta to już nie jest przyjemne. A czy to ją boli? Nie. A czuje to? Na pewno. Nie wygląda to nie fajnie. Nie wygląda to za dobrze? Trzeba się przyzwyczaić.